Jest piątek, 12 grudnia. Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Wyobraź sobie Jezusa, który mówi do tłumów. Ludzie ściągają z wielu stron, by słuchać tego, na którego słowa niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, a głusi słyszą. Jezus każdemu z nas, także Tobie, przynosi dobrą nowinę. Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. W tym fragmencie Ewangelii Jezus opisuje współczesne sobie społeczeństwo. Jest wygodne. Wszystkie fakty interpretuje tak, by były zgodne z jego oczekiwaniami. Poszczącego Jana ludzie nazywają opętanym, a jedzącego Jezusa żarłokiem i pijakiem. Często dzieje się tak dlatego, że zarówno Jan, jak i Jezus wzywają do nawrócenia. Tymczasem przyjęcie trudnej prawdy jest często pierwszym krokiem do uzdrowienia. Czy czasem w Twoim życiu nie jest tak, że doszukujesz się powodów, by zdyskredytować osoby, które stawiają Ci wymagania? Czy niekiedy nie próbujesz zrobić wszystkiego, by odrzucić wymagania, które są przed Tobą stawiane? Czy uciekasz od konfrontacji ze swoją słabością? Thank you.
Bóg chce docierać do Ciebie ze swoim uzdrawiającym słowem. Jednak uzdrowienie Twoich ran wymaga ich dotknięcia, dopuszczenia do nich Boga. Wymaga także konkretnych decyzji w Twoim życiu. Jeśli zrobisz wszystko, by przyjąć zalecenia tego lekarza, on wleje w Twoje życie nową jakość. Zaufaj mu i pozwól się prowadzić tak, jak on chce. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Podziękuj Jezusowi za to, że uczy Cię wstawać w prawdzie i w ten sposób każdego dnia wyciąga z grzechu do wolności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.